Cześć! Elko, elko. Tutaj kochaj Sylwia. Jeszcze nie mamy swojego Charlotte. Dedykowanego powitania, ale witamy was serdecznie. I pewnie nie będziemy mieć. Tak, bo my takie różnorodne jesteśmy. No tak, tak. Lubimy zmiany w życiu. Charlotta również lubi zmiany, dlatego ma nową zabawkę dzisiaj do sysańka. No i co? Lecimy z tematem. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak się obnosi. No tak, to jest też nawiązanie do tych poprzednich odcinków, które miałyśmy, czyli rozmawiałyśmy o tym, jak może wyglądać coming out w pracy, po czym poznać, że ktoś jest osobą nieheteronormatywną. Mhm. Tutaj głównie się skupiamy na kobietach, przepraszamy was, nasi mężczyźni, uwielbiamy was i kochamy, natomiast tutaj przestrzeń tworzymy taką dla typowo dla lasek, od lasek znaczy, dla lasek. Znaczy, faceci możecie nas oglądać, tak? Tak, ale no, nie mamy też doświadczenia zawartego. Nie. No nie wypowiemy się, nie? Jak to jest. No i co? No i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym. Jak się obnosić, tak? W sensie. Tak. Jak to nazwać? No to bo to obnosić to jest takie trochę negatywne słowo, nie? Z takim negatywnym. Ale ja je uwielbiam. Tak? Ja uwielbiam się obnosić, bo to właśnie czyli o to chodzi. Czyli może dla ciebie nie jest negatywne. Tak, że jak już wyjdziemy z tej fazy naszego ukrycia albo takiego dowiedzenia się o sobie czegoś nowego, no to chcemy, żeby nas zauważono. I to jest żeby super. Żeby wszyscy wiedzieli. W ogóle obnoszenie, ono jest używane w takim negatywnym kontekście, ale ja uważam, że to jest super, że to jest mega potrzebne. Musimy się obnosić tak, aby dla wszystkich stało się to totalnie normalne. Bo to jest normalne. I po prostu niektórzy muszą to zrozumieć. Dokładnie. Więc tak, obnosimy się, jak się obnosić i czy baby gay, jak mają się obnosić, a co z tymi seniorami? Dlaczego seniory się nie obnoszą? A więc tak, u nas jest taki ewidentny podział. Ja jestem wciąż baby. Baby gay, no a kocha jest naszym seniorem. No tak, no bo ty w sumie, wiesz, 6 lat, prawie 6 lat, w czerwcu będzie 6 lat, jak dotrwamy, nie, misia? To no, będzie zobaczymy. 6 lat. To będzie 6 lat razem i ja jestem twoją pierwszą dziewczyną i w sumie jedyną. A ja dla ciebie to już rutyna, nie? No, a ty dla mnie dupa. Tam, która jest kolejna rzecz. Ale no, misia ostatnia. No okej. Widzicie, jak to jest, kurde? Ja jestem taka zdeklarowana tobie, a ty mi? Nie bardzo. Widać tutaj pewien podział, że właśnie mi zależy bardzo, dlatego ja mam swoją tęczową. To zależy na obnoszeniu. Tak, na obnoszeniu się, buty, skarpetki, wszystko musi być tęczowe i ja to po prostu uwielbiam. Kacha już jako senior. Ona już przechodziła te wszystkie etapy. Nie, bo ja nigdy jej nie miałam. Nie miałaś nigdy tego etapu? Nie, bo jak zaczynałam, to miałam tam 19 czy 20 lat, no to bardziej było takie ukrywanie się bardziej, żeby nikt nie wiedział. A czasy były inne. Czasy i też chyba nie była takiej dojrzałości. Ty już jako taka dojrzała, dorosła osoba się dowiedziałaś, czy tam wybrałaś, czy whatever, to prawda, jak to no, powiedzieć. Też... Akurat ty miałaś super sytuację rodzinną, ale tak. Wyobrażam sobie, że wiele osób w tym wczesnym wieku, jak się dowiaduje o tym, że dowiaduje, tak, odkrywa siebie, to nie jest gotowych na ten. No a poza tym też w zależności chyba takiej demograficznej, gdzie mieszkasz, tak? No bo w Warszawie tam będziesz miała tą tęczową torebkę i raczej przemkniesz pod ziemiami i nikt nawet nie zwróci na ciebie uwagi. A wiesz, przemkniesz w Słupsku z tęczową torebką w netto i... W Słupsku jest okej. Okay. Słupsk jest super. Są inne miasta, w których bym nie przemykała. No, i myślę, że nawet ja bym się powstrzymała od nałożenia tęczowej bluzy. Tak, no ale też jak w Słupsku jesteśmy gdzieś tam na ulicy, no to raczej przechodzimy wieczorem, nie trzymamy się za ręce, tak jak w Warszawie. To Kacha się boi, ja się nie boję. Ja się boję. Tam wszyscy moi, jak tylko powiem, ja jestem ryba, to od razu, to przepraszam. Na pewno pani rybo, pani rybo, to my nie przeszkadzamy. Uszanowanko, papa. Nie, słuchajcie, tak nie jest i też trzeba uważać, bo tak, trzeba być ostrożnym. No. No to nawet my, będąc całkowicie otwarte i nie mając żadnego problemu z tym, żeby pocałować się na ulicy, przytulić i okazywać sobie tą czułość, no niestety taki mamy świat, że kalkulujemy zagrożenie bardzo mocno. No. I jak widzimy, że z naprzeciwka idzie ktoś, kto wygląda nam podejrzanie, no to no i my puścimy te ręce, co jest strasznie przykre. Ja bym chciała, żeby to kiedyś nadszedł kres tego. Tak jak w Holandii sobie chodziłyśmy za ręce i nigdy nie miałyśmy ojej, żadnej obawy.
No ale to... No, w Polsce trzeba uważać. Trzeba uważać. No i jest to przykre i my chciałybyśmy tej zmiany i ona jakoś zachodzi w społeczeństwie, dostrzegamy ją i chciałybyśmy, żeby ona postępowała naprzód. Mm. No ale zobaczymy, oby ten nasz progres się nie cofnął w naszym kraju. A jednocześnie jest taka polaryzacja społeczności, że teraz albo cię kochają, albo cię nienawidzą. Tak, i mało jest tych osób, które są pośrodku. I właśnie też to obnoszenie się, ono jest kluczowe nie dla tych osób, które są przeciwne. Ono jest kluczowe dla osób, które są gdzieś pośrodku, które jeszcze nie wiedzą. To są ewentualnie osoby, które chcemy przekonać do tego, że hej, z nami wszystko jest okej, nie słuchajcie tamtych, tych, co są ale na przykład po skrajnie drugiej stronie. Bardzo mi się podoba teraz, jak jedziesz przez Warszawę, znaczy była akurat, no, mieszkałam w Warszawie, więc możemy mówić o Warszawie, ile jest tęczowych flag na balkonach. Tak. To jest piękne, to jest zajebiste. I to jest też akt ogromnej odwagi. Tak. I na przykład my same nie to musimy przyznać, że boimy nie się. Mamy tej odwagi. Jesteśmy bardzo otwarte i nie boimy się okazywać sobie czułości, ale na przykład z flagą już mamy problemy. Oczywiście. No ale mieszkamy też w takim miejscu, gdzie, no nie wiem, jakbyś mieszkał w takim bardziej otwartym bloku, w sensie wiesz, mieszkamy tutaj, w sensie, mamy dziedziniec. Widać. Tak. No ale nie, ja myślę, że to jest gdzieś tam jeszcze w nas zakorzeniowe, że nawet baby gay jeszcze może w nowe mieszkanie, jak będziemy je mieć kiedyś. No to ja już, o właśnie, a propos obnoszenia. Jak myślałyśmy o nowym mieszkaniu i to jest coś, co jest w tej chwili w toku, no to pierwsze co było moją reakcją, że flaga musi wisieć. Musi wisieć flaga. A co senior lesbo powiedział? Że się boi. Że się boi, no ale wszystkiego się bałaś. Tak jak rozmawiałyśmy o tym coming out'cie w pracy, to też ty się bałaś. No, no to ja prawda. Byłam Andrzejem, ale w końcu jestem Sylwią, więc może baby gay czasami seniorkę, lesbijkę też musi czegoś nauczyć. No to na pewno, bo to wiesz, ja po prostu jestem dłużej. Dłużej na rynku. Dłużej na rynku i w innych czasach trochę odkrywam tą swoją orientację. I w innym wieku, tak? No to jak masz tam 18 czy 17 lat, to ciężko mówić o dojrzałości jakiejkolwiek. Znaczy tobie się wtedy wydaje, że ty jesteś taka dojrzała, że ty po prostu to już wszystko wiesz o życiu. No, a ty już po prostu, a ty też miałeś trochę inne wejście, wiesz. No taki... Bo teraz opowiedzmy, poopowiadajmy o tym, jak to mi było łatwiej. No nie łatwiej, ale... No inne było miałaś. Mi łatwiej, ja to przyznaję, było mi o wiele łatwiej. No. Jak sobie to wyobrażam, to naprawdę byłam na uprzywilejowanej pozycji i naprawdę miałam ogromne takie wsparcie i też środowisko, w którym się otaczałam, było przyjaznym, takim, które mi pozwoliło na to, żeby odkrywać siebie i pokazać siebie. Jeszcze super. Na to, że ja zawłaszczam każdy teren, na który wkraczam, no to już jest inna kwestia. To prawda. Przepraszam, jest pytanie od publiczności. Pytanie od publiczności na dziś. Czy każda osoba nie hetero musi być od razu ambasadorem, ambasadorką całej społeczności LGBT? Tak, i najlepiej jeszcze aktywistą, takim stojącym ze sztandarem, powiewającym flagą po prostu gdziekolwiek nie pójdzie. Totalnie. Wszyscy powinniśmy tak być. No nie. No nie, odpowiedź no, jest taka, że każdy robi w życiu to, na co ma swoją przestrzeń, jakąś zdolność psychiczną i na co chce sobie pozwolić, bo nie każdy ma takie same możliwości. Więc absolutnie nie ma obowiązku obnoszenia się. To nie jest tak, że... Tak samo jak ja wcześniej chodziłam w ogóle na parady równości. A to też baby gay wprowadził w życie seniorki. Tak, że to jest takie już... No musimy iść, jest parada, misia, nic nie planuj na... Nie wiadomo, który to jest weekend, tam czerwca czy pierwszy? Bo pierwszy, tak? Tak. Weekend czerwca. Zwykle, że zawsze no jest różnie. Parada w Warszawie, to czy tam drugi, ale... Ale poczułaś, że to jest ważne. Tak, nic nie planujmy, bo wtedy jest parada. I to też przyszło do ciebie w swoim czasie. I że ciuchy czasie. Zamawiamy na tą paradę, czy tak, tam nie stajemy. Tak, no, że jesteśmy po prostu przygotowane tak, na to. Tak, że zapraszamy znajomych, tak, że to jest taki ważny dzień się tego. Robi. Ale absolutnie nie ma takiego obowiązku. I czy jesteś baby, czy senior... Nie ma to najmniejszego znaczenia. Psa swojego też nie musisz przyozdabiać w tęczę. Nie, ale Charlotte ma tęczowe szelki. No tak, jeśli chodzi o paradę, to... Bo często ludzie sobie wyobrażają, że co na tej paradzie się dzieje? Nic się nie dzieje. To jest w sensie, po prostu taka bezpieczna przestrzeń. Bardzo bezpieczna przestrzeń, że idziemy sobie wszyscy
wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w paradzie, czy są hetero, czy są homo, to jest nieważne, bo tam idą wszyscy. To jest taki bezpieczny marsz. Idziemy przez Warszawę, po prostu jest super, wszyscy się cieszą, są przyjaźni dla siebie. Stoją osoby z boku, które nie idą, ale bo nie chcą, nie mogą uczestniczyć. Machają. Ja się nigdy, dwa razy chyba byłyśmy, tak? My razem byłyśmy dwa razy, ja wcześniej byłam raz. Tam nie ma jakichś hejterów stojących obok z kamieniami. Tutaj... Widziałaś kiedyś? No jasne, że widziałam. Oni są oczywiście odgrodzeni, ponieważ to jest właśnie ta bezpieczna przestrzeń. Parada Równości jest zawsze zorganizowanym wydarzeniem, które ma również ochronę ze strony policji i tak dalej. No, wiecie jak jest. W każdym razie, no tak, no zawsze się pojawiają ci, którzy są po drugiej stronie barykady. Ale tak. Parada Równości służy do tego, żebyśmy my ze sobą spędzili czas, zjednoczyli się, nawzajem sobie pokazali, ile nas jest, żebyśmy się poznali, żebyśmy też taką swoją siłę poczuli i przekazali ją sobie nawzajem. Takie wsparcie, to jest chyba tam. Ja czekam na to, aby kiedyś Parada Równości była tym, czym jest na przykład w Holandii. O Jezu, to jest takie piękne. Gdzie to jest takie świętowanie tej różnorodności. I to świętujesz niezależnie od kim jesteś. Od tego, kim jesteś. Dla Holandii kogo to mam, reprezentujesz. Dla Holandii to mam wrażenie, jest takie święto. Takie naprawdę święto. Nawet w Izraelu, w Tel Awiwie ja się czułam. No nawet. Tam to jest po prostu też mega święto. Ale w Holandii to jest... Cały Amsterdam się tam jednoczy. Tak, i cały Amsterdam się bawi. No i cała Holandia w sumie. Niektórzy sobie wyobrażają, że na tej Paradzie Równości to nie wiadomo, co się dzieje. Po prostu gołe dupy świecą, cycki i wszystko. No jak czasami tam właśnie na TVP pokażą, tak? Jakąś faceta. Skądś to biorą? Ja nie wiem skąd, bo ja tego na paradzie nie widziałam. To jest też kwestia jakiegoś wyzwolenia i to też jest w porządku. No natomiast właśnie, to są takie miejsca, które są oznaczone i które są dla tych ludzi, którzy są tym zainteresowani. Jest jakaś tam platforma, którą ktoś chce być w majtkach, no to jest w majtkach. U nas w Polsce jest naprawdę grzecznie. U nas jest bardzo grzecznie. Jakbyśmy w Tel Awiwie, no to tam było 40 stopni w cieniu. No to tam po prostu wszyscy byli rozebrani i to było okej. Okay. Nikt się nawet nad tym nie zastanawiał. Była jedna wielka impreza. To była jedna wielka impreza i to było fajne, takie celebrowanie tego czasu. U nas w Polsce to po prostu wszyscy sobie idą, jest grzecznie, są platformy, każdy sobie idzie albo przy platformie, albo na platformie sobie jedzie i kurczę, no jest super, no to jest super zabawa. I zawsze jest dobra pogoda. Ale też jak planują jakieś wakacje albo coś, to zawsze myślimy o tym, że o nie, bo wtedy będzie parada. No zawsze, czyli od tam dwa lata, nie? No ale teraz w tym roku też pójdziemy. Tak. To w kwestii tego obnoszenia się, obnoszenie jest złym i brzydkim słowem, ale ja uwielbiam go używać i uważam, że ma tą swoją drugą stronę, którą ja kocham. Jeśli chodzi o to obnoszenie, no to każdy przechodzi różne etapy w życiu i różne ma potrzeby z tym związane, natomiast nie ma w tym ani nic złego, ani nie jest to niczyim obowiązkiem. Róbmy to, na jeżeli co mamy ochotę. Jeżeli się nie czujesz tak bezpiecznie, to... Tak, róbmy to, na co mamy ochotę. No i co? I chciałybyśmy, poprosimy was o komentarze, żebyście nam opowiedzieli o tym, jak to u was wygląda, czy się obnosicie, jak to robicie, dlaczego tak, dlaczego nie. Tutaj trochę też rozmawiałyśmy o Paradzie Równości, więc też opowiedzcie o tym, czy mówiliście o swoich doświadczeniach. No i co? I dziękujemy wam bardzo. Dzięki. Tak, Charlotte, podziękuję.